Cześć, witam was serdecznie i zapraszam na kontynuację naszych przygód w zwiastunie mroku, mapka w cieniu nieumarłych. Słuchajcie, kontynuujemy, niestety tutaj już koniec ruchu, więc kontynuujemy nasz 69. dzień w tej mapie. No jak to się mówi, święta, święta i po świętach. Żona dzisiaj fryzjera, więc ja mam chwilkę czasu, mogę coś dograć. Okej, zaatakujecie mnie czym? Koszmarem. No to kaska, doświadczenie będzie. Cyk. Czekajcie, przyciszmy troszkę muzyczkę, bo trochę jest za głośno. Pyk. I jeszcze ja. 54 zadajesz, bardzo fajnie. Teraz tak, ty dajesz ile? 55. Ty dajesz 55, prawie że. Albo ty jesteś poziom wyżej, dobra. 13, 12, to ciebie podszkolić i ciebie podszkolić jeszcze, jakby starczyło kasy. Tu był trener, rozumiem, tak? Aha, tu jest jeszcze... Jeszcze obrażenia dostaliśmy. Okej. Okay. Idziemy dalej. A nie, tutaj pojęcia jest skinia, miejsce niezbadane, nauczyciel. Tutaj nie. Nieznany skarb. Podnieśmy sobie ten nieznany skarb. Szafir, kosztowność, maś lecznicza, ok. Do tego, żeby nam się tutaj nie pamiętał, zaatakujmy ciebie. Szybka walka, bez problemu, bez pardonu. Teraz tak, tutaj. Żeby tutaj dojechać, to muszę iść tu. Przy tym wampirze. Mamy prędkość, poruszanie się po lesie i pośpiech. No przyspieszmy troszkę. Tej many niedługo będzie więcej, więc kontynuuj ruch. Jeszcze raz możemy rzucić. Za 400 many aż tyle ruchu zrobiliśmy. No nie wiem, czy to jest fajne, czy nie fajne. No ale niedługo będziemy mieli różdżkarki, to zaraz będziemy tutaj przejmowali te kopalnie. Będzie lepiej. Czyli tak, mówicie, że poszukujemy łopaty. Czyli tymi nas będziecie tutaj montować. Czy ja go zaatakuję? Zaatakujesz go? No to zaatakuj go w takim razie. Dodatkowy exp się przyda. Szybka walka. Okej, okay, nikt nie poraniony. 63 zawsze coś. Teraz tak, przypomnijmy sobie, ten wampir to był jakiś taki silniejszy, może jakiś pancerz na siebie rzucimy. No. Aha, jeszcze. Pół ruchu nam zjedzie. Pół ruchu nam zjedzie, dobra. Na szybkiej walce. Nie za bardzo ważne, że już nam nie rzuca tych obszarówek. Czy nie tyle obszarówek, co czarów ofensywnych. Dobra, następny dzień, więc jak coś, to sobie tutaj rzucimy tą świętą tarczę, czy świętą zbroję. Mogłem rzucić od razu, bo on nas będzie teraz atakował. Tak, bardzo ładnie. Cyk. Proszę bardzo, to masz 9, to masz 9. No to w miarę ok. 14, 12. Zawsze te dwa poziomy więcej masz. No, przez ten nie fakt, że troszkę szybciej tam umierał ten ziomek. No, teraz nas jeszcze zraniłeś, więc na pewno sobie rzucimy pancerzyk. Ty masz co? Tego inkuba, tak? Masz tego inkuba, więc rzućmy sobie tą świętą zbroję. Zobaczmy, jak to będzie dalej szło. Okej. No to ciebie tutaj będziemy montować. Tego z tyłu, cyk. Cyk.
No i tego z przodu tutaj załatwmy, żebyś nas tutaj nie truł. Bo ty zadajesz wszystkim 50, a ty już leczysz 67, więc... No, idealnie. Proszę bardzo. Załatw go. Szybka walka w zasadzie. Bo to już bez problemu. Ten awansował 13, 14. No, nieźle. 3 ruchu. To rzućmy sobie tą prędkość, bo to tylko 100 many gaju. A tu przynajmniej jednego mogę zaatakować jeszcze na... Tu jest do podniesienia. To jest ta horda czwarta. Dobra. Cyk. Odporność. Roznosicielka zarazy, chybienie było. 65 odporność. Ty masz 45 i 20. No to ta roznosicielka jest taka dosyć ostrawa. A ty, Magu, co masz? Ognista burza, oparzenie. To trochę obrażeń zadasz. Na szczęście tu było chybienie. Tu leczenie weszło. Ciebie tutaj. Coś mi od tych wszystkich śpiewów kolęd smyra w gardle. Dobra, to jest zrobione. Co jeszcze raz próbujemy tutaj? A rzućmy sobie tą prędkość. Manyga już nie będzie, ale może gdzieś tam kiedyś podniesiemy jakiegoś. Dobra, no to taki bezproblemowy raczej. Do zrobienia. Cyk. I teraz ty, chciałbym, żebyś ty uderzył, ale może nie uderzysz, bo ja cię wykończę wcześniej. Pięknie. Wspaniale. Dobra. I teraz tą hordę tutaj jeszcze sobie coś podniesiemy. Stary cmentarz. Aha, ten stary cmentarz mieliśmy zwiedzić, to nie. Pośpiech przyzwanie żywej zbroi. Zobaczmy ten stary cmentarz. Mieliśmy tutaj to zaatakować. Okej. I w starym cmentarzu... Co to jest? Arcylicz czy... To jest lisz. 70 wszystkim. No dobra, to ja to na w zasadzie mogę... Zużyjmy tą manę, póki możemy. Rzućmy ci pośpiech. I póki mamy ten pancerz, zaatakujmy tutaj. Dobra, ciebie tutaj najpierw. A ty masz niebieskie... 60 tylko dajesz. No, to tak nie za dużo. Bo ty śmierć tylko masz odporność. Gorzej jakbyś miała... Dobra. I tego pana z tyłu. Pewnie na tym się skupicie. Ops, 111. Nie weszło nic. Aha, mimo wszystko ty szybciej podleczysz. Paraliż. Dobra, teraz ciebie. Cyk. Cyk. Okej, tu krwawienie krytyczne weszło. Teraz tak, pana z tyłu. Pana z przodu. I szkielecika. Aha. Dobra, czyli ty masz poziom 15, ty masz 13, ty masz 10 i ty masz 9. No, w cały świat to się rozchodzi, ale trudno. Puszczamy turkę. 580 i różdżka nieudolności. Szanse trafienia. Okej, okay. Livur Van Sink. Cmentarz splądrowany. Mam nadzieję, że ten popapraniec dotrzyma słowa. Inaczej skończy tak samo,
jak miał skończyć, tylko z mojej ręki, a nie Hord. Dobra. Puszczamy turkę, zobaczymy, co tam się będzie dalej działo. Tutaj walka i tu są znajdźki do podniesienia. Ty tam sobie biegasz. Dobra, nie ma problemu. Zaatakujmy ciebie. No dobra, czyli co? Ciebie tutaj montujmy. Nie? Jednak nie. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Dobra, ciebie tutaj załatwmy, żebyś ty nam tutaj krzywdy nie zrobił. Ciebie załatwmy, żebyś nam krzywdy nie zrobił. Dobra. Tutaj uleczmy się. Montuj tego. Jak to ty masz większy poziom? 13? 69? Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego tam te kryty nie wchodziły tak dobrze jak tutaj. Okej. Okay. Eliksir życia. Rama otwarta. Okej, okay, brama otwarta. Aha, to bo mnie wyjdę. To bo mnie wyjdę teraz tak. Tutaj sobie podniesiemy to. Elisir szpiego srebra, bardzo fajnie. Tutaj nic nie ukryte jest. W następnej turze. I to jest koniec tej mapki. I tutaj jest czarny smok mroczny władca i tak dalej. Puścimy turkę. Gdzie ty tam pędzisz? Łopata. Bardzo fajnie. Znaleźliśmy tą łopatę, o której wspominał Pyrek. Zbiegniemy sobie tutaj. Tu są zasoby jakieś. Dobra, biegniemy dalej, słuchajcie. Chyba wszystkie. Aha, bo tutaj miałem podejść jeszcze do tego. Do ciebie miałem podejść, nie? Błogosławiony niech będzie Wszechojciec. Dzięki wam nadal żyję, a moje zwoje księgi przetrwały. Z chęcią was nauczę magii, a tutaj obiecana nagroda. Święta siła. No, przydaje się. Księga namysłu. Dlaczego tak od mocy umysłu w czasie bitwy? Zwój pieśni pośpiechu. No, jest to jakaś ten przypalenie. Obrażenia 30 od ognia. Może jak coś to złodzieja tutaj wyślemy. Na razie idź tutaj. Rycerz Pegazów. Nadszedł ratunek. Dzięki Wszechojcu. Teraz, gdy już odbiłem stolicę, mogę wrócić do swoich spraw? Jeszcze nie. Nie jesteśmy w stanie wygrać z hordami. Zajmij się nimi, a zostaniesz wynagrodzony z nadwyżką. Oczyść teren z pozostałych jednostek hord i czekaj na kolejne rozkazy. Diament, sztandar zwinności. Eliksir życia, eliksir Wszechojca, odnowy, dobra. Teraz tak, ty kolego, będziesz tu z tyłu, cyk, a ty jesteś jakiś lepszy, czwarty poziom. Tylko czemu ty masz 220, a ty masz 141? 1050, 1050. Nie wiem, o co tu chodzi. Cyk tu, cyk tu. Cyk, cyk, tak sobie zróbmy. Dobra. Ty sobie idź tu. Ty kolego, wyjdź sobie tutaj. Wymień sobie, co tam możesz. Teraz, zaraz. Pytanie jest takie, czy tutaj jest jakiś... Tutaj jest sklep. I skoro ty i tak idziesz sobie tutaj na tego upiora...
na tego upiora idziesz sobie, to i tak możesz wymienić sobie te rzeczy. Czyli tak, sztandary zostają, różdżki idą do ciebie. Pytanie jest takie. Ty nie możesz. Okej, okay, ty nie możesz, więc i tak zwoje idą do ciebie. Zobaczmy, ty masz pancerz co? 20 obrażeń mniej. 10 nie będziesz nosił na pewno. Inicjatywy też raczej nie będziesz nosił. Księgę, co to jest? Magia powietrza, jedną oddaj. Buciki niedługo założymy. Kilow zostaw, różdżka podróży. Okej. Okay. Zwój jak najbardziej. Teraz tak, kajdany. Sprzedamy. Sztandar życia sprzedamy. Berło sprzedamy, bo nie jest potrzebne. Różdżka nekromancji. Zwoje sprzedajemy. Teraz tak, to na pewno oddamy. To też przeniesiemy. To jest tak, zasoby. Zasoby. To też przełóżmy. Zasoby. Teraz tak. 20% więcej obrażeń. Mniej, a to jest to. No to obrażenia przełóżmy. Okej, okay, to też sobie poprzekładajmy. Różdżkę sobie przełóżmy. Koronę sobie przełóżmy. Łopata zostaje. Jak to jest? A uczy! A to zaraz. Czy te... Unika pierwszego... A to jest coś innego. Uczy jednostkę, jak unikać pierwszego ataku od mocy umysłu w czasie bitwy. WOW! A widzicie? Bo ten to wyposażenie, że... Dowódca wyposażony, a to... O kurde, nie wiedziałem. Muszę bardziej patrzeć na te książeczki. Dobra, w takim razie... jedziemy dalej. Czyli teraz tak. Szybkość srebra. No to tutaj tobie damy inicjatywę. Przechojca. No damy tobie, żebyś trochę więcej żył. Widzicie, co ja dałem? Dałem mu obrażenia. To jest Wszechojca. No dobra, może gdzieś tam będzie jeszcze jedno więcej, więc pancerz. To lepiej, żebyś ty miał pancerz, tak? Pomyliłem się, ale nie będziemy już tego wczytywać. Dobra, teraz tak. Umysł. No to lepiej, żebyś ty miał tutaj na umysł i nas... A jak to leczyć? Jak to działa? Uczy jednostkę, jak unikać magiczna księga. Nie wiem, jak to działa. Napiszcie mi w komentarzu, jak to działa, proszę was. Dobra, teraz ty tak, ziomek. Nie tu. Tylko tak, tu jedziesz. Okej. Okay. No i tych różdżkarek to by się trochę przydało, nie? Jedna różdżkarka. Jedna różdżkarka. Druga różdżkarka. Druga różdżkarka, czy tutaj są? Jest tutaj ta kopalnia śmierci. A więc sobie po nią pojedziemy. Na razie trzy różdżkarki i wystarczy chyba. Bo tutaj na razie nie ma żadnych tych. Tu bym jeszcze to przeatakował. Ale to może w następnej turze. Może w następnej turze tak sobie zrobimy. Okej, okay, atakujesz. Ale ja tą różdżkę zniszczyłem. Coś na nas tutaj idzie, słuchajcie. Jakiś potwornicki na nas idzie. No, dosyć długi ruch masz.
Naprawę słyszę. Panie, udało nam się naprawić wszystkie szkody stolicy. Oby nie umarli, nie planowali kolejnych ataków. Lord Ligard, oby ta wasza fuszerka długo wytrzymała. W przeciwnym razie zawiśniecie. Udało się wam uratować stolicę. Lecz my wykonaliśmy już rozkazy naszego pana. Ale i tak spotka was zasłużona kara. Odeprzyj ataki hordy. Tak, chcę usunąć tą rózgę. No dobra. Wejdziesz sobie tu. Bo to jest tylko jedno miejsce, gdzie będą ataki szły, nie? Słucham. Proszę bardzo. Okej. Okay. No to ja mogę ciebie tutaj szkielaty zaatakować, nie? Cyk, 40. 39. A, aniołecki? Aniołecki, wy macie chyba 50 ini, tak? O, a macie co? 60 macie. A, jak wy macie 60, to insza inszość. Dobra. Powoli będziemy szli tędy. No to zaatakujmy ciebie w takim razie. Zobaczmy, co ty tu masz. Nie wziąłem pancerza. Co 29,84. Ty masz 60 i tak dalej. 124 dajesz ty. No, troszkę żem to zmaścił. No, nie pomyślałem niestety. 111. Poczekać. No, nie pomyślałem. Nie pomyślałem, trudno. Czytamy sobie, bo to jednak za srogi temat. Śmierć zwyciężyły, bo nie pokonał mnie. Autozapis, proszę bardzo. Za chytro, panie szefie, za chytro. Aha, już brakło po prostu ruchu. No dobra, no to puszczamy turkę jeszcze raz w takim razie. Wysprzęglimy w takim razie, czy mamy na tego tutaj swojaka. Chyba że zagłębimy się w mieście, może tak. No bo ten jednak tu trochę, przez to, że ja tam nie odkrywałem tych terenów. Naprawa, dobra, to już widzieliśmy, bardzo fajnie. Okej, okay, surowa kara, odeprzyj ataki hordy. Dobra, czyli robimy tak, jak robiliśmy przed chwilą. Ty tu. Ty jedziesz wyżej, kolego. Tutaj będziesz chciała sobie postawić rózgę. Ty, weź go tutaj, przyłatw. Załatw to. Dobra. I idź tam sprzedaj co nieco, ale masz jeszcze szkieleta, więc tego szkieleta możemy sobie tutaj przywołać. Bo przez to, że mam teren nieodkryty, to oni tak strasznie awansują, więc... Aha. Świetnie. No dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Tutaj jest jakiś troll. O, dosyć takie wysokie poziomy. Eliksir szybkiego srebra. Dobra, bardzo fajnie. Teraz tak, ty.
No dobra, wróćmy się do miasta póki co. Wróćmy się do miasta. Ty, kolego, jeszcze możesz tak. Zwiększę inicjatywę. 50 ruchu. Szanse natrafienia. Aha, guy. Dobra, czyli nie mogę nic tutaj rzucić za bardzo. Ogień wodny, lodowa burza, czyli śmierć. To jest tylko tak, 15 obrażeń, czyli 30 zadamy. A tutaj obrażenia jakieś. No mam nadzieję, że dobrze to myślę. Że on zaatakuje nas w zamku. Mam taką nadzieję, aczkolwiek... No pożyjemy, zobaczymy. Ale skoro mamy odpierać ataki, to on może mieć... nastawioną wędrówkę. O! Proszę bardzo. Walczysz o to złoto, co? Kogo będziesz szedł atakować? Dobrze, przewidziałem. No dobra, mamy pancerza, ile mamy? Ile mamy pancerza? 90. To raczej nas... Czekaj, ty trujesz. Rdza. Ty dajesz rdze. To ja nie chcę, żebyś ty nam dawał rdze. 63. Czterdzieści jeden, dobra. 13 zatrucie. 7, 84 zatrucia. Proszę bardzo. 21 i nie zeszło trucie. Roztrzaskanie to ile? No sporo tego roztrzaskania weszło. 102. Ciebie tutaj. Przeżyć przeżyjemy, ale będzie trudno przez to trucie. Chyba, że będzie skamienienie. Niestety nie było skamienia. Tył nam padł. Wszystko nam padło. No, panie szefie, teraz tak, leczyć czy... Czekajcie, jak to tu wygląda? 65, ty dajesz 60, 41 zatrucie. Sądzę, że tak będzie lepiej. Ale mogę się mylić. No, pomyliłem się. Pomyliłem się, słuchajcie. Więc wcale nie tak było lepiej. Dobra. Jeszcze jedna próba. To 3 razy sztuka w takim razie. Wczytaj misję w zapis. Czy co, te obrażenia mają wszystko zadać? Mam jeszcze jeden takie pytanie, taki strzał, nie wiem czy to będzie dobry. Moc powietrza, moc wody, golem mocą ognia. Aha, przysięgi nie mam przed... Nie mam przed śmiercią. Chyba, że jeszcze coś tutaj mogę sobie zarzucić. Pancerza to nie, bo pancerza... Aha, klątwa Nygraela. Stać mnie, ale nie mogę kupić, nie? No, brakło. Tą klątwę Nygraela bym rzucił, byłoby ok. Niestety... Zwój Witara rzucę na ciebie jeszcze.
żebyśmy mieli tutaj jakieś szanse. No te 10 tam. Nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek nam dało. 50 mniejszego inicjatywę, dobra, tutaj nic nie zrobimy. Teraz tak, ty. Obrażenia. Ty dajesz o 50% więcej obrażenia. 58 razy 2. A ty dajesz 54 razy 2. Daj to. I daj to. Daj mu to. Daj mu to. 54. No dobra, zobaczmy. Bo teraz co? Szanse trafienia. A jakbym dał życie. Ale przełożyłem ten sztandar życia. Ja to też jestem zdolny. Bo 20, dobra. No zobaczmy. Chciałbym się mimo wszystko tutaj obronić jakoś. Ale zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, może też być, że po prostu ja już jestem zmęczony grą w Disciples i pora coś zmienić na tym kanale, aczkolwiek chciałbym jeszcze ogrywać te mapki z moda, bo bardzo przyjemnie się w to gra. Dobra, teraz tak, ty masz roztrzaskanie, ty masz truciznę. Chciałbym, żebyś mi tutaj za dużo nie roztrzaskał. Najlepiej, żebyś mi nic nie roztrzaskał. No ale już coś roztrzaskasz, to na pewno. Raz mnie będziesz trzaskał, chyba że... Dobra, nie będzie trzaskania. Ty nie masz pancerza. O, i wszyscy zatruci. Cyk, 130. 109. Teraz nie wiem, czy tego... Montujemy tego, żeby nam on... Ile ty masz? 78 plus 96. Cyk. Cyk. Dobra. I teraz miałeś najpierw leczyć. Miałeś najpierw leczyć. Dobra, jesteśmy w domu. Nawet nie zauważyłem, czy te 15 obrażeń weszło. Czy się już uleczyli, ale chyba się uleczyli już. Dobra, to nam awansował. 16, 14, 6, 6. Dobra, i co? Buciki chyba. Pieśń wytrwałości. Następny biegnie. Następny biegnie do nas. Trollcie, ok. Bardzo fajnie, że tam trollu jesteś. Dobra, teraz tak. Moc tajemna. Talizmany. A mądrość tajemna, kule, tak? Zaawansowane masztowanie, wiedzę podróżniczą weźmiemy. Bo tak, bo tobie na poziom nie rośnie, więc jak masz te buty, to je załóż po prostu. Cyk. I cyk. Ty, rózga w tym miejscu. Następnego tutaj będziesz ogarniał. Rózga. W tym miejscu. Okej, biegniesz dalej. Ty biegnij dalej. Będziesz tutaj coś sprzedawał.
Podróż zostaje, co to jest? 15 obrażenia zwiększyć. Za 300, za 600, nie wiem czy ja to sprzedaję, ale nekromancję zostawiasz. Za ciebie 350. Te też oddamy, bo zasoby jednak nam się przydadzą bardziej niż... Okej. Ten artefakt też sprzedamy. Lecimy dalej z tym tematem. Okej, kasowo wychodzimy ładnie. Udolności, dobra. Kup sobie 3. Tego sobie jednego też kup, bo tu masz, dobra. I teraz tak, ty biegniesz sobie tu do tego, żeby to zaatakować. Teraz tak, ty wejdź sobie tutaj, odpocznij sobie. Ty sobie postaw rózgę tutaj. Kontrolowane zasoby tutaj, nie wiem czy naturalne, gdzieś tutaj rózgę postawimy i będziesz szedł dalej. Tutaj musimy przede wszystkim gdzieś tu rózga i rózga postawić, dobra. Tutaj też jest rózga i tutaj też jest rózga do postawienia. Spoko. Mamy tą łopatę. Nie wiem jak ty tu wyglądasz. Dlatego póki co nie tak. Przeklikałem. Okej. Okay. Szkielecik. Szkielecik. Tutaj. Na szkieleciku. I co ty tu masz? No nie masz za dużo. Ciebie raczej bez problemu powinniśmy upolować. Ciebie powinniśmy bez problemu upolować. Więc jedziemy sobie dalej. Biegnijmy tu. No to zakopać mi tę dziurę i to natychmiast. Dobra. Nie wiem co to za ten pająk, czy on może strzela, czy coś. Ale zobaczmy. Na wszelki wypadek, żeby nie było. No tutaj raczej nic się nie wydarzy. Ale mimo wszystko, żeby od razu wszystkie ciosy nie weszły w ciebie, bo ty masz i tak 250, tak? 50 plus 40, no! Żeby coś tam stało, po prostu. Żebym nie musiał po raz kolejny wczytywać, tak? Dobra, coś już tu przejmujemy. Aha, ciebie już tutaj nie mam, różdżkarko. Ty jeszcze żyjesz, dychosz. Ty uciekasz. I biegniesz dalej. Co? Okej, no to ty biegnij dalej. Następna osoba. Coś tam się uleczyłeś. Zobaczmy, czy to jest strzelec, czy to jest niestrzelec. Sąsiednie jednostki. Pojedyncza. Świeżo wyklute robactwo jest w stanie szybko penetrować najmniejsze szyny dla zdobycia mięsa. Dobra. Cyk. 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 Dobrze. 59. 67. 128 zatrucie. 74. No i oczywiście musiał wejść. Musiał ten wejść. Zamiast ten drugi, to musiał ten wejść. Dosyć słabawo. Okej, okay, ty awansowałeś. Ty masz 10. 10. 10. Okej.
Olbrzymi czarny pająk jazda z tobą. Na szybkości. Dobra. No to zaraz tu będziemy działać. Tak, czy ty, Sidharu. Biegnij dalej. Tutaj raczej tego Zitaru to bez problemu tak machnę. Ale póki mam to. Dla pewności, żeby nie było, że coś. Rzućmy dla ciebie podróży. Przejdźmy na ciebie podróż. Ty, kolego, podnieś sobie to, co tu jest. Sztandar zdrowia. 10% regeneracji. No, jest to... Kat, może być czciciel. Zobaczmy. Czciciel jest chyba kimś nowym, mi się wydaje. Mocny ucznik. Czciciel. 21, dobra. Ty masz 71. Okej. Nie tego akurat miałeś. Dobra, tego sobie tam skombinuj. Mocny łucznik, 32, pojedyncza strzała. Dobra. Okej. Tak bez problemu raczej, 33. Załatw tego. Wow, 120 dałeś. 74 już leczę. Dobra, szybka walka. Okej, okay, czyli co? Równy poziom 15-17. Nadal różnica dwóch poziomów. Jeszcze mi to jakichś spleśniałych elfów brakowało. Oj, stawka za to sowicie wzrośnie. Dobra, rzućmy sobie na ciebie pośpiech, to znaczy prędkość. Dobra. Czciciel. Blokada jakaś tutaj. Wow! Cieniostwór. No to nieźle, nieźle, nieźle. Zobaczmy, co się tutaj będzie dalej działo. Dobra, słuchajcie, ale to już w następnym odcinku. Póki co, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.